Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Porozmawiajmy o biznesie z Ewą Rogozińską. Dzisiaj moim gościem jest pan Łukasz Dabachi, 10-krotny medalista Mistrzostw Polski w sportach walki, zawodnik crossfit, trener i nauczyciel. Witam Pana. Witam serdecznie. W 2013 roku wygrał Pan klasyfikację generalną ligowych zmagań Łódź Garage Games w kategorii Elite. W 2015 roku zdobył Pan złoty medal w European Masters Throwdown, prestiżowej imprezie crossfitowej na Węgrzech. I w 2016 roku zdobył Pan pierwsze miejsce w podobnej imprezie na Cyprze i trzecie miejsce na Sycylii. Informacji, które udało mi się uzyskać na temat tych imprez, startowało około 600 zawodników do gry. I co to znaczy przygotować się do takich zawodów? Nie da się z marszu przygotować do jakichkolwiek zawodów. Jeżeli ktoś myśli o przygotowaniu do sportów walki, czy do zawodów crossfitowych, czy nawet do zawodów pływackich, to wymaga wielu lat wyrzeczeń i treningów. To nie jest prosty sposób, że sobie postanowimy sobie wygrać zawody za rok czy za dwa. Tutaj niestety wymagany jest czas, cierpliwość, no i oczywiście dużo pracy. Jak długo Pan trenuje? Powiem tak, jeśli chodzi o te pierwsze rzeczy, które Pani wymieniła, sporty walki, no to było od lat, od takiego małego bajgla, ale to już jest dawno za mną. Teraz obecnie się tym nie zajmuję. Obecnie zajmuję się właśnie od 5 lat crossfitem. W 2012 roku pierwsze zawody crossfitowe odbywały się na rynku w Krakowie. Sama dyscyplina crossfit jest młodą dyscypliną na świecie. W 2007 roku odbyły się pierwsze zawody na świecie, więc tak naprawdę jest to młoda dyscyplina. Te osoby, które nie znają crossfitu, gdzieś tam się obiła nazwa crossfit, mówią, że jest to trening ogólnorozwojowy, taki trening obwodowy. I z nimi się zgadzam, jest to taki wszechstronny trening obwodowy z pewnymi zasadami. Tam się pływa, biega, skacze, podnosi ciężary i mamy elementy gimnastyczne, lekkoatletyczne, więc generalnie cały zakres, całe spektrum wszystkich sprawności. No i ja muszę być gotowy na każdą taką sprawność. Można powiedzieć, że rozsławił Pan Opole jako zawodnik crossfit i rozsławił Pan dyscyplinę w Opolu. Wiem, że prowadzi Pan również swój własny klub, gdzie trenuje Pan właśnie w tej dyscyplinie. Na początku to była zabawa, wiadomo, że żeśmy trenowali w terenie i na stadionie lekkoatletycznym i po różnych siłowniach. Po jakimś czasie przyszedł pomysł, żeby założyć swój klub i żeby tych ludzi, którzy chcą w ten sposób spędzać czas i chcą w ten sposób trenować, zrzeszyć to właśnie w swoim klubie. I taki klub właśnie mamy. Proszę powiedzieć, kto może ćwiczyć, bo jest to dosyć wymagający sport. Powiem tak, jak każdy sport, czy pływanie, czy piłka nożna, zawsze każdy mówi, że od 5 do 105. I tak jest, chociaż bardzo dużo negatywnych opinii słyszymy o crossficie, że jest bardzo kontuzyjny i wiele rzeczy może się zdarzyć. Owszem, zgadzam się. Zgadzam się z tym, ale jak każdy sport wyczynowy, jest zawsze sportem kontuzyjnym. Jeżeli chcemy sobie uprawiać na poziomie, na swoim takim poziomie, czyli postanowimy, że popływamy, pobiegamy rekreacyjnie, jeżeli jest to odpowiednio prowadzone, nie powinno się nam nic stać. Ja wielu znam zawodników, nie tylko crossfitowych, ale jak widzę, że moich kolegów koło 40 i zawsze są o kulach, to wiem, że wyszli z treningu piłki nożnej i wiem, że takie negatywne opinie są również o crossficie, że jeżeli ktoś kogoś bolą plecy lub kolana, to zazwyczaj jest po treningu crossfitowym. Ale dementuję te pogłoski. Generalnie jest tak, że jeżeli chcemy ćwiczyć na poziomie amatorskim, nie powinno nam się nic stać. Mhm. Czy trenując crossfit należy również podporządkować się w inny sposób, czyli na przykład stosować jakieś drakońskie diety, żeby osiągnąć jakiś swój cel? Czy same ćwiczenia wystarczą, żeby na przykład zbudować sylwetkę? Crossfit nie jest jakby sportem sylwetkowym, na szczęście. Znaczy ja twierdzę, że na szczęście. Ta sylwetka buduje się oczywiście przy okazji, mamy tam elementy siłowe, więc te mięśnie gdzieś tam w pewien sposób rosną, kształtują się. Mamy elementy interwałowe i elementy cardio, gdzie ta tkanka tłuszczowa jest spalana i sama ta sylwetka się kształtuje. Oczywiście jeżeli mamy zamiar, głównym naszym celem jest kształtowanie sylwetki, czyli ćwiczymy sobie rekreacyjnie, postanowimy, że crossfit będzie wspomagał nasze kształtowanie sylwetki, to nieodzownym elementem jest zawsze odpowiedni sposób odżywiania. Nawet nie mówię o diecie.
odpowiedni sposób odżywiania. Nie musimy trzymać wagi. Ja ważę ponad i około 100 kg, więc tak naprawdę nie muszę trzymać wagi. Nie mamy kategorii wagowej jak w boksie czy w zapasach. I na szczęście nie muszę trzymać drakońskich diet, więc tak naprawdę dieta zawsze będzie wspomagała sporcie, no chyba, że jesteśmy sumitami, no to możemy jeść dowoli, ale generalnie każdy z nas, no gdzieś ta dieta, odpowiedni sposób odżywiania jest bardzo ważny, żeby postawić tą wisienkę na torcie, jeśli chodzi o zdobywanie tych najwyższych laurów. Jest coś, czego pan nie jada? Jak to moja córka mówi, nie ma tego, czego by tata nie jadł, więc ja praktycznie jem wszystko. Jeżeli mam ochotę na lody czy pizzę, to jem oczywiście, ale to te 80-90% to jest zazwyczaj to dobre. To powiedzmy, że w kanonie żywności uważane za dobre produkty. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy zechciał pan przyjąć zaproszenie? Moim gościem dzisiaj był Łukasz Dabachi, zawodnik CrossFit, trener personalny. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Porozmawiajmy o biznesie z Ewą Rogozińską.